burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w, co dzisiaj jest, czwartek, kolejny filmik. Słuchajcie, dzisiaj będzie make-up i dzisiaj będzie make-up, a głównie pokażę wam w tym makijażu, jaką paletkę byśmy tutaj dzisiaj wzięli. Już dawno nie używałam tej paletki. Aczkolwiek mam ochotę na jakiś fiolet. Ale dobra. Weźmy sobie tą nudziakową, bo idę do pracy. Boże, krzywo to lustro jest tutaj przyklejone. Franciszek co chwilę to odkleja i przekleja mi w inne miejsce, a to mnie denerwuje, jak to jest w innym miejscu niż ja chcę. Wiecie, to jest takie lustro powiększające, którego ja ciągle nie potrzebuję używać. I tak, dzisiaj zrobimy sobie makijaż, natomiast rzeczy, na których chciałabym się skupić, to są te nowości, o których wam ostatnio wspominałam, Dobry V i ten eyeliner. Zobaczymy sobie, gdzie ja mam tą resztę. Już sobie szukam tych nowości moich. Czekajcie. Te dwie kredki, jeszcze była pomada, pędzelek był dobry, gdzie jest ten pędzelek? A tutaj jest pędzelek. Dobra. Dobra, więc tak, szybki make-up, standardowo, słuchajcie, raz, dwa, zrobimy sobie i tutaj jest ta pomada. I chciałabym wam powiedzieć moje odczucia na temat tych wszystkich rzeczy, ale no po prostu... Żeby powiedzieć moje odczucia, no to musimy sobie zrobić makijaż nimi, nie? Żeby wyczaić, która z tych rzeczy jest najlepsza. I tak, baza z Glam Shopu. Wiecie, że tej mojej bazy... w ogóle... Boże święty. Co to jest za lustro? To się w ogóle nie trzyma, nie? Że tej mojej bazy Aquaseal, o której tak dużo wam wspominałam, nie wiem czy ją jeszcze tu mam. A mam. Ja sobie zostawiłam do opakowania, ponieważ no chciałabym ją sobie kupić, więc jeżeli ktoś z was wie, gdzie ja dostanę taką bazę. Boże, Boże, Boże. Boże, to się nie fokusuje na bazie, tylko na innych rzeczach. Tak, to jest baza Makeup Forever Aqua Seal Waterproof Liquid Converter. Z Makeup Forever. Ja nigdzie jej nie mogę dostać, więc jeżeli macie jakieś kurcze pomysły, gdzie ją dostać, gdzie ją kupić, może gdzieś za granicą, ktoś wie, gdzieś stacjonalnie, nie wiem. Słuchajcie, dajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie bym ją kupiła. Może jakieś moje widzki gdzieś tam na nią się natkną, bo w Polsce w ogóle w sklepach żadnych jej nie ma. No stacjonalnie to już w ogóle. A to jest taka mega super baza, nie wiem dlaczego jej nie ma. Swego czasu była na Allegro po 12 zł, potem była tylko na Douglasie, a teraz już w ogóle jej nie ma. W ogóle ją wycofali. Dobra, pędzel znam. Gdzie jest pędzelek? Znam. Ok. Więc tak, ja sobie zrobię szybko makijaż oka. Tam jeden cień. O kurde. Tu się rozsypał ten ciemny cień. W tej paletce.
jeden jakiś cień, wiecie, kreska. Właśnie zrobimy sobie kreskę tym nowym eyelinerem. Zobaczę, czy on robi dobrze kreski, czy jednak ten Eveline będzie znowu do kupienia i kupię go. I tak, najjaśniejszy cień tutaj z tej palety. W ogóle patrzcie, jak ten czarny mi się brzydko rozsypał. A, tu są fiolety, więc weźmiemy sobie jakiś fiolet. Weźmiemy sobie ten centralny, czyli to jest taki róż. No, róż wpadający w fiolet. Przydymimy go sobie przy rzęsach. Myśmy mieli dzisiaj wrócić już na treningi z Jasiem. W szkole Jasiu jeszcze w tym tygodniu nie ćwiczy, ale dzisiaj chciał iść na trening, spróbować sobie. No i okazuje się, że nie ma treningu, więc tak. Więc na spokojnie mogę sobie wszystko dzisiaj poogarniać w domu. Pójdziemy dokończyć. W sumie ja pójdę, jak zrobię sobie ten makijaż, to skoczę dokończyć to drzewo. A potem będę robić obiad. No i co? I na nockę do pracy, nie? Dobra. Chyba dosyć ciemny ten fiolet. Już nie będę go niczym przyciemniać. I teraz takim wąskim pędzelkiem dam go sobie na dolną linię tutaj. I to będzie wszystko. Ja już nie będę nic tu kombinować. Nie chce mi się. Au. Dobra. I tak mam takie podbite oko, słuchajcie. Okidoki. Jednym cieniem, jakimkolwiek, też można sobie zrobić fajny makijaż. I to nie musi być fiolet, to może być naprawdę wasz ulubiony cień. I
Dajemy go na całą powiekę, na dolną powiekę i jest git. Teraz daję tą jasną kredkę z Everline o numerze 05, żeby sobie otworzyć oko, żeby to oko było takie wypoczęte. Dobra. I ta kredka już mi się kończy. Patrzcie, jakie już malutko. No, to jest 05 Naked. Warietę z Everline. I co? I dobra. I teraz wypróbujemy sobie ten eyeliner Million Dollar Black Waterproof Eyeliner. On ma dosyć szeroki ten pędzelek. Grubszy niż ten od Everline. Ale też spoko maluje nawet. Na każdym oku inaczej. Dobra. Ogólnie maluję ok. Jest dosyć szeroki ten rysik tutaj, ale no myślę, że jest spoko. Dla osób, które mają tak w miarę wprawione to rysowanie, to jest ok. Zobaczymy, jak będzie z jego wodoodpornością. Czy się utrzyma cały dzień, czy nie będzie się rozmazywał. No i tak, teraz podkład. Skończył mi się też ten korektor z Maybelline, zupełnie już go tu nie ma, więc go też już wywalam. No i długo go miałam, ogólnie jest dosyć wydajny. Na moje malowanie się, ja się też jakoś bardzo długo, znaczy się długo, bardzo często nie maluję, bo ostatnio na przykład malowałam się we wtorek. Sorki, miałam telefon, słuchajcie. No i wracając do tematu. Ostatnio malowałam się w poniedziałek. W niedzielę, bo jak jechaliśmy do kina i w poniedziałek. I dzisiaj mamy czwartek, czyli wtorek, środa się nie malowałam. Więc biorąc jakby jakąś taką średnią, ile razy w tygodniu ja się maluję, to pewnie ze trzy. Ze trzy razy w tygodniu, a są tygodnie, kiedy ja się nie maluję w ogóle. No ale na długo on mi wystarczył i ja go używałam praktycznie zawsze. Tak trochę tutaj, żeby sobie tu rozjaśnić tą część pod okiem, tak żeby... Ja nie mam tutaj sińców, nie? Jeżeli ktoś ma sińce, no to wtedy te osoby stosują sobie właśnie korektor, żeby zakryć te sińce. Ja sińców nie mam. Ale jednak gdzieś tam rozjaśniam sobie tą okolicę, bo wydaje mi się, że to ładnie wygląda. No i podkład mój ulubiony Wonder Match z Everline. Polecam go wam. On jest mega fajny. Tak go sobie nałożę.
delikatnie, jakoś nie wiadomo ile go sobie nie nakładam, byleby wyrównał mi ten koloryt buzi i tyle. On fajnie później wygląda, jakoś tak się robi, nie wiem co on ma w tym składzie, ale jakiś taki ładnie ta buzia wygląda, taka zdrowa, świeża. Dobra, podkład. No i ostatnio próbowaliśmy sobie tą pomadę. Ona jest dosyć jasna, tak jak wam mówiłam. Zobaczcie, taka jasny brąz. Ale no jest ok. Jakby ja mało się znam na tych produktach, żeby szczerze powiedziawszy, i jakoś tak boję się ich używać. Ja planuję przeprosić się dzisiaj z to jest co? To jest brązy. Z. Boże, tego cienia w ogóle jeszcze nigdy nie miałam. Patrzcie na to. Ten cień blask wpłynie, cień do oczu taki różowy, muszę go raz użyć. To jest z kalendarza adwentowego z zeszłego roku, a ja go jeszcze ani razu nie użyłam. O, będziemy się przepraszać z tym. Słuchajcie. Z tym będziemy się przepraszać. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Z tym mydełkiem do stylizacji brwi. I weźmiemy sobie pędzelek do brwi, który ma taką szczotę. Czemu ona jest taka wygięta, to ja nie wiem. Ja swego czasu to mydełko używałam, ale chyba raczej nieumiejętnie. I spróbujemy mało tego wziąć. I te brwi jakoś tak wystylizować, wyczesać. Kurde. O. Tylko mnie zastanawia, czemu to jest takie białe? Czemu to się robi takie białe? Czy ja tego za dużo daję, ale jak ja tego dam mniej? Jak ja tego dam mniej, to
to w ogóle nie trzyma tych brwi. Dobra. Okej. Okay. Trochę są wystylizowane. Teraz je trzeba wtedy pomalować. Nie wiem, czy poczekać. Czy poczekać, aż to trochę się zastygnie. Przeprostuję sobie włosy przez ten czas. Dobra. I słuchajcie, dzisiaj użyjemy sobie tej kredki, bo to jest pomada z Eveline i ona już jakby ma w sobie ten produkt, który utrwala, a dzisiaj użyjemy sobie tej kredki cieniutkiej z Eveline też. Micro Precise Brow Pencil Waterproof Dark Brown. Ciemny brąz. Jezu, mam palce brudne. Od czego? Ręce mam brudne. Nie wiem. Od czego? Ciemny brąz, ale no to jest taki... Kurde, nie wiem. Dla mnie on nie jest jakiś za bardzo ciemny, ale... Właśnie tak jak ja wam mówiłam, ja chyba zbyt ciemnego cienia używałam i teraz sobie spróbujemy tą kredeczką domalować te brakujące części brwi. Nie, no jest okej. Okay. Dosyć ciemny jest ten brąz. Chyba taki w sam raz. A użycie tego masełka? Ja nie wiem, ja się nie przekonuję do tego masełka. Fajnie można tutaj tak precyzyjnie dosyć domalować wszystko. Może zatrzeć też spoko.
Okej. No, jest w porządku. Wydaje mi się, że ona będzie krótko, bardzo krótko. A, ten pędzelek fajnie chwyta każdą brew i fajnie wyczyszcza. Ta szczoteczka w sensie fajnie wyczesuje. Dobra, jakoś lekko to tak wyczesałam. Kolor jest ok. Nie jest za ciemny. Jest ciemniejszy od tego, ale nie jest za ciemny. Wydaje mi się, że w porządku. Fajne ma to tą szczotkę tutaj. Bardzo fajną. Ona fajnie wyczesuje. Więc spoczko. No. I słuchajcie, w kolejnym makijażu zrobimy sobie to. I na koniec wam powiem, którym produktem mi się najlepiej pracuje i który produkt moim zdaniem najlepiej wygląda. A teraz wytuszuję sobie rzęsy i lecę. Coś robić. Jeżeli macie jakiś fajny produkt do brwi, to mi polećcie. Bo ja prawą brew mam ok, lewej prawie w ogóle nie mam i naprawdę będę się umawiać chyba, nie wiem, może na styczeń, luty. Chociaż to są takie miesiące, w których zawsze brakuje kasy. Ale może będę się na te miesiące umawiać na poprawkę tych moich brwi. Boże, ten tusz już jest... Ten tusz już klei rzęsy. Ten z Anastazji. Już trochę go mam, trochę go używam, ale zaczyna brzydko kleić rzęsy. Dobra, tuż to jest Anastazja, ten co dostałam od mojej Wicki. Oczywiście muszę iść umyć ten pędzelek, tą szczotkę i tą szczotkę też. Wymyć to, bo za jak to mi zaschnie. No i słuchajcie kochani, napiszcie mi, jeżeli macie jakieś dojście do tej bazy, bo bardzo mi na niej zależy, bo to była jedyna baza, która fajnie utrzymywała cienie na mojej powiece. Która się nie rolowała, ta z Glam Shopu, no niestety się roluje i nic z tym nie zrobię. I teraz co? Pudry. Mi się wszystkie pudry pokończyły, słuchajcie. I mam teraz tylko ten z Bell, więc będę musiała sobie zakupić pudry po wypłacie i chyba sobie kupię jakiś porządniejszy. Teraz mam ten z Bell, z Biedronki. Ja ostatnio się, nie wiem czy dobrze, czy dziwnie, ale się nauczyłam używać, jakby stosować puder gąbeczką i go tak wklepywać, nie? I wydaje mi się, że on wtedy dłużej utrzymuje mat na tej mojej buzi świecącej się niemiłosiernie. No prawie tak. Coś tam jeszcze mam jednego pudru w torebce, ale tak mam wszystkie pudry pokończone.
Dobra. I brązę ostatnio cały czas męczę ten. Aczkolwiek ten też używam. Z Biedronki, z tej serii Amber Soul. Ale on jest taki... Mi się wydaje, że to jest na lato właśnie brązer, nie? Bo zobaczcie, chyba muszę pędzle umyć od brązera i od pudru, bo zobaczcie, jak ja go sobie tak nabieram i łączę go tutaj, ten brązer, z tym rozświetlaczem, to on w ogóle nie daje mi tu brązu, tylko taką poświatę, jakby takie rozświetlenie, więc niego można śmiało używać tylko jako rozświetlacz. O! No, ten rozświetlacz jest taki lekko zabarwiony na brązowo i to jest tak naprawdę tyle, więc to jest taki brązer, rozświetlacz typowo na lato. I tak go sobie dam. I jeszcze tego brązera z Glam Shopu będziemy kończyć. Będziemy go męczyć, aż go wykończę. No i dobra, makijaż gotowy, słuchajcie. Mam nadzieję, że wam się podobało, że no, nie wiem, ile nam to zajęło minut, pół godzinki maksymalnie, więcej nie, więc w pół godziny można sobie zrobić make-up całej buzi bez problemu. Jakieś makijaże, w których łączymy różne rodzaje cieni, no to wtedy zajmuje to więcej czasu, ale tutaj jednym cieniem też wygląda to spoko i ładnie podkreśla tęczówkę. Więc tak, jeżeli jesteście ciekawi, który z tych trzech produktów... Który z tych trzech produktów, a ten pędzelek, który z tych trzech produktów wygra tą walkę, no to poczekajcie do kolejnego filmiku, bo na pewno wam o tym powiem. Ja to sobie włożę tu do szuflady. Będzie pod ręką. Bo tak nie chce mi się tego szukać. I w ogóle muszę wyjąć pędzle do mycia. Pędzel od brązera. Pędzle od pudru. Pędzle od ruszu. Wezmę je właśnie. Zaraz dzisiaj pójdę umyć porządek. Tutaj w ogóle muszę zrobić. Wywalić te wszystkie pędzle. Patrzcie na to. Patrzcie na to. Tutaj są brudne na bok. Out. Ja sobie muszę posegregować, bo to tak nie może być, to jest za duży bałagan. Tego rolera w ogóle nie używam w ogóle, nie mam czasu na to, tego pędzla też w ogóle nie używam, ja go znalazłam w samochodzie. I to nie jest mój pędzel, nie wiem czyj, ale no wywalę go, bo to jest taki niby do omiatania, ale ja go wcale nie używam i nie wiem po co miałam tu, więc go wywalę. Sobie poukładam moje pędzelki, bo tu się ostatnio zrobił bałagan. Kredki osobno muszę powkładać. Dobra, czekajcie, wysypać te brudy stąd. Dobra, i kredki włożymy razem z tymi wszystkimi gadżetami do malowania. Tak, żeby to było w jednym miejscu. Pędzle do oczu będą w jednym miejscu, bo ostatnio naprawdę mi się to wszystko pokiełbasiło. A pędzle do buzi będą w jednym miejscu. O. I tu zrobimy sobie cieniutkie pędzle. Tutaj do przedziałków. Do oczu. Tu cieniutkie. Ten jest w oczu. Eyelinery sobie włożę też z kredkami. Ten roller, masażer
też tutaj z kredkami. Tak, bo ostatnio, słuchajcie, ja nie miałam czasu, żeby to tu ogarnąć i się zrobił miszmasz. Zupełnie wszystko tutaj się pomieszało. I wtedy ja nic nie odnajduję, nie? Cicho, te pędzle też do mycia w sumie, bo one też były używane, więc je wezmę do mycia razem z tymi wszystkimi do twarzy. Dobra, okej. No, tu są cienkie pędzle, tu są pędzle do oczu. Tu są kredki i eyeliner, a tu przyniosę tę resztę tych grubych. I będzie git, jakiś porządek, taki sens. Mega fajne jest to pudełko z temu w ogóle. No, także kochani, tyle. Lecę coś robić, coś ogarniać. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, napiszcie, czy podobają się Wam moje makijaże. I co? I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Pa!